zaginionych skarbów. Tu mówi Londyn. Polskie radio na falach eteru. Nadajemy dla walczącego kraju. Jak dowiedzieli się nasi reporterzy, zaniepokojenie sytuacją na froncie dociera na coraz nowe tereny okupowane przez Niemców. Porażki na froncie afrykańskim i wschodnim sprawiły, że hitlerowcy szukają miejsca do ukrywania zrabowanych przez siebie skarbów. Dowiedzieliśmy się, że od lata 1942 roku z Poznania wywożone są skarby kultury. Niestety kierunek jazdy tych transportów jest nieznany. To jest historyczne nagranie audycji Polskiego Radia nadane z Londynu latem 1942 roku. To jest też nasz punkt wyjścia. Wybieramy się w teren. Naszym celem jest międzyrzecki rejon umocniony. Mamy nagrać tam reportaż telewizyjny, bowiem to tam te transporty zostały skierowane. Panie reżyserze, a w jakich miejscach będziemy nagrywali? Chodzi mi o to, czy schodzimy pod ziemię. Nie wiem, jakie oświetlenie muszę przygotować. Mam nadzieję, że zejdziemy pod ziemię. Na powierzchni to każdy głupek może telefonem filmik nagrać. Ale jak to pod ziemię? To ja w ogóle nie będę wyeksponowana? Co ja mam w kurtce stać przed kamerą? W kurtce i w kaloszach. Bo jak pamiętam, to tam jest mokro, chłodno i tak generalnie ponuro. No, panie reżyserze, kochany... To może pan kamerowiec na dół do tych podziemi, a ja poczekam na górze? Włożę jakąś zwiewną sukienkę i będzie dobrze? No, pani Krystyno, jak pani nie pasuje, to może pani zostać w Warszawie. Tyle w temacie wyjazdu. Spotykamy się jutro o 7 rano na parkingu przy samochodzie. Aha, jedziemy na 3 dni, więc proszę zabrać coś na przebranie. No dobrze, że pan uprzedza, to ja na zakupy pobiegnę. A cóż to za historię mi pan chcesz przedstawić? Tym razem na warsztat bierzemy dzieła sztuki z Wielkopolski. Oczywiście nie wszystkie, ale te, które Niemcy zabrali z kościołów czy pałaców i umieścili w przedwojennym Muzeum Wielkopolskim w Poznaniu. Podczas wojny muzeum znajdowało się oczywiście pod ich zarządem. Wielkopolska to teren włączony do III Rzeszy i sytuacja tutaj była specyficzna. Ale i tu Niemcy zaczęli się bać nadciągającego frontu i to bardzo wcześnie zaczęli się bać. Jak to wcześnie? Co pan masz na myśli? Już latem 1942 roku niemiecki dyrektor Poznańskiego Muzeum zaczął wywozić zgromadzone skarby do bezpiecznych kryjówek. Jak raportował we wrześniu tego samego roku, z muzeum udało mu się wywieźć większość zabytków. Ale gdzie je ukrył? To tematyka całkowicie mi nieznana. Wszystkim wydawało się, że potężne fortyfikacje budowane w okolicach Międzyrzecza są wyśmienitą kryjówką dla dzieł sztuki. Ja wiem tylko, że dziś te bunkry, korytarze i sztolnie to międzyrzecki rejon umocniony. Ale na tym moja znajomość tematu się kończy. To podstawy pani ma opanowane. Nazwa i lokalizacja. Ja tylko dodam, że linie tych umocnień zaczęto budować w 1927 roku, a miały one chronić Niemcy przed atakiem Wojska Polskiego. Czyli one były na terenie Rzeszy Niemieckiej. Właśnie tak. To sieć bunkrów, podziemnych korytarzy i innych takich o łącznej długości ponad 30 kilometrów. Ich budowa trwała do 1938 roku, kiedy to Hitler nakazał przerwać budowę. Takie miejsce idealnie nadawało się na kryjówkę. Panie kamerzysto, pan się budzi. Niedługo do celu dojedziemy. Ach, panie reżyserze, ja to gotowy jestem do pracy w każdych warunkach. Tylko muszę najpierw miejsce zobaczyć, bo nie wiem, jaki sprzęt szykować. No, faktycznie nabrałeś pan tych klamotów od licha. No, nie znam warunków, to wolałem się zabezpieczyć na każdą okoliczność. Jak to się mówi, lepiej nosić, niż się prosić. Prawda? Panie Krysiu? Nie będę z panem dyskutowała. Przez te pana walizeczki to ja sukienek nie miałam gdzie powiesić.
Jak to będzie wszystko pomięte, to będziesz pan żelazka szukał. To co, to żelazka pani nie zabrała? No właśnie nie wzięłam. Mam nadzieję, że wydruków pani nie zapomniała. Panie reżyserze, może jestem blondynką, ale swoje obowiązki znam. Materiał mam naczytany, a jak się pan zdecydujesz, o czym ostatecznie nagrywamy, to przygotuję się dokładniej. No, to teraz mały egzamin będzie. Muszę sprawdzić, czy pani wie, o czym nagrywamy. Panie kierowco, kochany, panie Stasiu, przycisz pan radio, bo tu turniej nam się szykuje. No, może być wesoło. Na początek niech pani mi powie, co ukrywano w bunkrach. Od 1943 w centralnym odcinku umocnionego rejonu ukryta była podziemna fabryka, gdzie montowano silniki lotnicze. Źle, źle. Mnie chodziło o dzieła sztuki. To proszę precyzyjnie pytać. Ja nie wiem, jakie pan fantazje skrywasz pod czapką. Dobre, no muszę przyznać, że 1-0 dla blondynki. Ciekawa rywalizacja. To niech mi pani powie, gdzie Niemcy ukryli dzieła sztuki? Początkowo w fortyfikacjach w okolicy dzisiejszej wioski Wysoka. Ale pod koniec 1944 roku część z nich przewieziono do Saksonii i złożono w dawnej kopalni soli. Taki los spotkał między innymi zabytki ze skarbca katedry gnieźnieńskiej. Ale ja pytałem... Niech pan nie przerywa. Część dzieł sztuki pozostało jednak na miejscu. Odnaleźli je w 1945 roku Sowieci i zrabowali. Możliwe jednak, że nie wszystkie schowki zostały odnalezione. No, to brawo, brawo. 2-0 dla blondynki i powiem tak. Wielkie gratulacje, pani Krysiu. Jest pani przygotowana wyśmienicie. No tak, no muszę przyznać, że się myliłem. Jest pani prawdziwym skarbem. Że też ja nigdy nie natknęłam się na te historie. Nawet interesujące to jest. Proszę opowiadać. Na przełomie stycznia i lutego interesujący nas teren zajęła Armia Czerwona. Miesiąc później w fortyfikacjach pojawili się żołnierze z brygady Andrzeja Białokopitowa. Ja nie będę opowiadał o ich zadaniach. Wszystko charakteryzuje jedno określenie. Była to jednostka z frontowego departamentu łupów. Faktycznie nie tłumacz pan, bo jestem w stanie sobie to wyobrazić. Sowieci odnaleźli wspomnianą już linię do produkcji silników lotniczych, którą zdemontowali i wywieźli do siebie, a tam złożyli i dalej robili silniki, tylko już dla Armii Czerwonej. Panie Kazimierzu, niech pan opowieść przyspieszy, bo zaraz nasze stoisko kolekcjonerskie otworzą, a pan jeszcze do sedna sprawy nie dotarł. Sowieci w bunkrach koło Boryszyna odnaleźli dwie zamaskowane komory, tak podają miejscowi pasjonaci historii. I co tam było? Obrazy, szkice znanych artystów, porcelana, jednym słowem masę zrabowanych dzieł sztuki. Te wszystkie dobra pochodziły z poznańskiego muzeum? Dokładnie to nie wiemy, bo przecież Sowieci niczego nie ujawnią, ale z dostępnych materiałów wiadomo, że znajdowały się tam skarby z Wielkopolski, ale też z muzeów w Tallinie i w Rydze. To będzie prawdziwa petarda. Panie kamerzysto, zaczynasz pan od zbliżenia na to bagno i wodę, a potem najeżdżasz pan na stojące w tym wszystkim kalosze. Jedziesz pan obrazem wyżej i z kaloszy wyłaniają się smukłe nogi pani Krysi. Wreszcie widać naszą prezenterkę w całej okazałości. W zwiewnej sukience na tle bunkra. I teraz zaczyna mówić nasza prezenterka. Poniemieckie bunkry fascynują turystów. Jak magnes przyciągają też poszukiwaczy skarbów. Coraz trudniej jednak wejść do podziemi. Dlaczego? To niewyobrażalne, ale panuje tu tłok jak na zakopiańskich Krupówkach. Co roku zimuje tu nawet 30 tysięcy nietoperzy. Dlatego do niektórych bunkrów od 1 października nie można wchodzić. Na szczęście jest lato i zapraszam wszystkich do poszukiwania skarbów. Cięcie!
Mamy to. No, Krysia, Krysia, powiem ci, wyglądasz zjawiskowo. Teraz przenosimy się do środka. Już tam wszystko przygotowałem. Stopniowo zmieniamy klimat. Pierwsze ujęcie przy samym wejściu. Prezenterka w kurtce, ale jeszcze nie zapiętej. Panie kamerzysto, wiem, że chciałbyś pan znowu nogi pani Krysi wyeksponować, ale teraz zmieniamy klimat. Jak już mówiłem, na bardziej mroczny. No szkoda, szkoda. Ale cóż, no nie wszystko, o czym się marzy, można mieć. Panie kamerzysto, chyba musimy później porozmawiać. No już, już, bo zaraz zaczniecie flirtować na planie. Uwaga, nagranie. Kolejna odsłona naszego poszukiwania skarbów odmalowana jest w ciemnych barwach. Złożone tutaj dzieła sztuki stały się celem sowieckich dowódców, którzy wysyłali tu żołnierze, aby się po prostu obłowić. Ten proceder trwał wedle dostępnych dokumentów tydzień. Po nim nastąpił czas jeszcze gorszy. Pan malujesz tę historię faktycznie jak jakiś film, tylko on w coraz ciemniejszych kolorach mi się mieni. Zapewne najciemniejsza będzie jego ostatnia scena. Ale zanim do niej dojdziemy, proszę mi wytłumaczyć, co stało się w bunkrach. Niejaki major Siergiej Sidorow już w majestacie sowieckiego prawa otrzymał rozkaz zabrania i wywiezienia pozostających w ukryciu skarbów. Na jego potrzeby oddano 22 wagony kolejowe. Matko jedyna, 22 wagony. Toż tam się zmieści... No, nawet sobie nie potrafię wyobrazić. To nie wszystko. Major otrzymał do dyspozycji 120 żołnierzy z 20 trofejnego batalionu i masę sprzętu. Wiemy, co Sowieci ukradli? Z całą pewnością były tam tablice z dwóch XVI-wiecznych tryptyków, które wcześniej były w kolegiacie w Szamotułach. Ale to tylko jeden przykład. Niektórzy podają, że Sowieci wywieźli z podziemnych depozytów około 500 skrzyń. Aż mi w gardle zaschło. Gdzie oni to wszystko wywieźli? Początkowo trafiły do Muzeum Sztuk Pięknych imienia Puszkina w Moskwie. No to trzeba wnioskować, pisać, domagać się. Trzeba to wszystko odzyskać. Pani Zuzanno, wie pani, jak to jest z Sowietami? Kręcą, mataczą i oszukują. Dla przykładu, wspomniany już Andrzej Białokopitow ukradł też w Berlinie słynny skarb Heinricha Schliemana. To znam. Słynny archeolog, amator, odnalazł na wzgórzu Hisarlik w Turcji skarb króla Priama. A Sowieci zabrali go do Moskwy i nie chcą oddać ani Niemcom, ani Turkom. Aż mi w gardle zaschło. Boże, gdzie oni to wszystko wywieźli? No, zbliżamy się do końca nagrań. To będzie zapewne ostatnia scena w podziemiach. No to dobrze, bo w tak wilgotnym środowisku to i nieprzyjemnie się pracuje i sprzęt, szczerze mówiąc, to tak długo nie wytrzyma. Panie Krysiu, zaczynamy nagranie w całkowitej ciemności, ale pani w tej odblaskowej kurteczce jest widoczna. Nie wiem tylko, jak ja po ciemku przejdę po tych gruzach. No, to będzie tylko chwila, bo natychmiast zaczniemy dopalać światło. Kiedy zacznę rozświetlać, proszę pamiętać, że mamy jeszcze kilka sekund do nagrania. Spokojnie, ja podniosę kawałek rozwalonego muru i pierwszą kwestię powiem do niego. Dopiero później będę mówiła do kamery. Wszystko omówione. Zaczynamy, bo zimno tu jak pies. Uwaga, uwaga, nagranie. Ten kawałek betonu nie umie mówić, a szkoda. Być może rozwikłałby tajemnice bunkrów i ukrytych tu skarbów. Część źródeł podaje, że Sowieci odkryli tu dwie podziemne komory pełne dzieł sztuki. Sami Sowieci podają jednak, że skarby znajdowały się w trzech podziemnych magazynach. Pasjonaci historii twierdzą natomiast, że hitlerowcy w podziemiach przygotowali cztery tak zwane komory depozytowe na dzieła sztuki. Czy to oznacza, że zimujące tu nietoperze sąsiadują z ukrytymi skarbami, które nie zostały jeszcze odnalezione? Tu mówi Londyn.
Polskie Radio na falach eteru. Nadajemy dla kraju. Na początku 1946 roku władze sowieckie zwróciły Polsce ponad 15 tysięcy dzieł sztuki, w tym ponad 400 obrazów, 84 zabytkowe sztuki broni, a także berło króla Stanisława Leszczyńskiego. Większość z nich pochodziło ze skarbu znalezionego w międzyrzeckim rejonie umocnionym. Z całą pewnością nie są to jednak wszystkie zrabowane tam skarby. Zresztą samo tłumaczenie Sowietów wskazuje, że chcą oni odciągnąć ewentualnych poszukiwaczy od tego miejsca. Czy kiedykolwiek uda się odzyskać resztę skarbów? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Był to kolejny odcinek słuchowiska Na tropie zaginionych skarbów. Wystąpili Mirosław Bieliński, Teresa Bielińska, Andrzej Cempura, Ewelina Gronowska, Krzysztof Grabowski, Adrian Wajda. Scenariusz i reżyseria Dionizy Krawczyński. Realizacja i udźwiękowienie Michał Pastuszka. Produkcja Polskie Radio Kielce.